metrów! Jeszcze 50 metrów i mamy zwycięzcę! Pierwszy? No. Mamy zasłania. Zapewnia. I jest! I mamy zwycięzcę, a więc Kika Rejzara, to są małże 2016. I na pierwszym miejscu zawodnik z numerem 11, Dimitro Konowu. Koniec! Trochę ciężko było, планировал 2.35, а получилось уже последние 5 километров, ciężko było, жарко. Drugi na mecie zawodnik powiedział, że trochę pan tutaj przystanął w końcu. Tak, trochę już, da, nogi już trochę ciężko. Milan Królewski, Mariusz Kukry! Wielkie brawa. I 31 Mariusz Kukry, wielkie brawa Mariusz! Wielkie brawa! Na drugim miejscu! Edycja 2016! Witaj z Maraton Tarnowce! I więc mamy dwójeczkę! Jeszcze jedno miejsce i całe podium! Gratulacje! Ale nagradzamy oczywiście do 6. Zmęczony? No jak? Ale nie tak za bardzo. Ostatnie okrążenie miałem wolno, lecz patrząc na poprzedni rok, zacząłem tak samo i jakoś nie poszło w tamtym roku, w tym roku poszło i cieszę się bardzo. I dlaczego to robiłem, nie wiem. No, po każdym maratonie, w trakcie maratonu mówię sobie ostatni maraton, no, ale później przychodzi, że znowu. Czyli za rok możemy oczekiwać, że będzie pan tutaj walczył o pierwsze miejsce w Tarnowcu. Jeśli dopiszę zdrowie, tak. Kontuzja była na 8 kilometrze i doszedłem w zasadzie, nie dobiegłem. Trochę biegłem, trochę szedłem, ale udało się. Jest pan przedstawicielem klubu Zorza Tarnowce, to jest klub biegacza? Czy... To jest klub kolarski. Taka grupa kolarska, która kiedyś istniała na terenie Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. To był LZTS, Zorza Tarnobrzeg. Byli mistrzowie Polski, kadra narodowa. Teraz my młodzi przejęliśmy i jeździmy w zasadzie codziennie. Takie zgrupowania i jazdy grupowe mamy w niedzielę o 10 spod pomnika Bartosza i świetne treningi z takim elementem wyścigów Zabrniu o godzinie 18 w środę, każda środa. W zasadzie wszyscy mogą przyjechać. Jeśli ktoś tam nie daje rady, to my zostajemy, także to każdy sobie da radę. To my ci, którzy sobie szybciej jadą, to sobie jadą szybciej, ci, którzy no, nie dają rady albo wolniej jadą, to niektórzy zostają. No, tak każdy sobie da radę tak naprawdę. Najmocniejsi do 100-120, a robimy pętlę dookoła Tarnobrzega w zasadzie, więc w każdym momencie można sobie odbić na Tarnobrzeg i zrobić 40, 25, 60. No to wszystko zależy, jak ktoś chce. Trasa ja ją znam, bo biegłem te wszystkie maratony, ona jest wymagająca, ale tutaj atmosfera, jezioro, znajomi,
No naprawdę, bardzo, bardzo fajnie. No ale to nie ma być łatwo, maraton to ma być trudno, prawda? No i trzeba sobie z nim dać radę. To jest wyzwanie, wie pani, to jest wyzwanie. Cały czas gdzieś tam próbujemy, nie wiem, więcej przebiec, więcej zarobić, więcej coś tam mieć w życiu, prawda? I to jest taka przeszkoda. No my, mówię, nogi mamy po to, żeby biegać, prawda? Wszyscy biegamy, tylko że jeden wolniej, drugi szybciej. Jeden zdobywa medale, znaczy tu akurat wszyscy zdobywają medale, to jest chyba najważniejsze. Bardzo fajna, zróżnicowana. Najpierw ostra górka, którą trzeba pokonać, a później już delikatnie z górki. No i trzeba się przełamać przede wszystkim na tej długiej prostej, którą mamy od płetwonurków do mety, także psychologicznie trzeba jakoś rozpracować. Ale dzisiaj pogoda nawet fajna, ponieważ mamy dosyć dużo wietrzyku takiego zawiewającego od zalewu. I słoneczko jakoś bardzo jeszcze nam, przynajmniej na dziesiątkę, nie dopiekało. Pewnie maratończycy będą później narzekać na ten dystans. Generalnie startuję na półmaratonach i na biegach górskich też, a dzisiaj z racji tego, że po prostu nie było czasu na treningi, to delikatnie dziesiątkę zrobiłam. Najważniejsze, że w zdrowiu człowiek to ukończył. Tutaj trasa jest bardzo wymagająca, dlatego trzeba być bardzo dobrze przygotowanym, żeby to ukończyć. Biegłem na tyle, na ile byłem przygotowany, także ścigałem się z podobnie przygotowanymi. Biegło się dobrze, choć nie ukrywam, że ciężko. Nie spieszy się rekreacyjnie biega, tak? To nie dopiero. Ile zostało jeszcze? No to ono wolno było 5 minut, to mam skupy. Półtorej godziny, langsą. Fajnie, dziękujemy, pozdrawiam. I biegaj dalej. Taktyczna zmiana koszulki. A, taktyczna zmiana koszulki, no proszę. To mi się podoba. Biegaj tam, zdrowia.